Emocje jeszcze będą długo w nas siedziały. Dzisiaj graliśmy najważniejszy mecz praktycznie o wszystko. Kto strzelił bramkę, to wygrał. Marcin Misiak, brawo, wspaniała bramka, dająca nam historycznie awans do klasy okręgowej. No i super, wszyscy się cieszymy. Emocje na pewno każdemu się udzieliły. Super atmosfera, super widowisko. Dzisiaj dużo było emocji, ale co do gry nie będziemy się to chyba opowiadać. Czy było ładne, czy nieładne, to już jest nieistotne. 3 punkty u nas. Było ciężko. Bardzo ciężko, ale z tego się spodziewaliśmy. 3-1 wygraliśmy tam, 1-0 u siebie, 4-1 w dwóch meczu. Chyba już nikt nie ma wątpliwości, kto komuś należało to zwycięstwo po prostu. Co do przyszłych planów, no musimy sobie usiąść i porozmawiać, bo przed nami liga, do której trzeba z wielkim szacunkiem mimo wszystko podejść. Są ludzie, którzy spokojnie mówią sobie, dacie radę. Oczywiście, tylko my musimy wziąć pod uwagę kilka faktów. Dzisiaj przyjechała drużyna, która składa w tej ligi i do końca tak naprawdę walczyła. 3 ostatnie drużyny, które dzisiaj zajmują miejsce w okręgówce, myślę tu o Osieku, o Białośliwie, o Wyżysku. Rywalizowaliśmy w ubiegłym roku z nimi. Mówmy się, wszystkie przegrywaliśmy, także jest to taki wymierny wyznacznik tego, co nas po prostu czeka. Ale na razie o tym nie myślimy. Dzisiaj musimy się nacieszyć z tego, co mamy. Mamy jeszcze jeden mecz. Na pewno dużo zmienników zagra. Super, naprawdę chłopaki zrobiliście dla siebie kawał dobrej roboty. Nie tylko dla siebie, dla swoich przyjaciół, dla sympatyków, dla kibiców, którzy tak cały czas nas dzielnie tutaj wspierają. Dla mieszkańców Dziębowa, no super sprawa i super prezent. Brawo, jeszcze raz brawo. A dla mnie osobiście, nie ukrywam, też super satysfakcja, bo dzisiaj był dokładnie setny mój mecz tutaj w oficjalnych rozgrywkach, także taki bardzo miły prezent. Chłopaki, naprawdę dzięki i gratulacje jeszcze raz, bo zasłużyliście. Dziękuję. Dzięki. Gratulacje.